Rozmawiamy z wójtem gminy Wijewo, panem Mieczysławem Drożdżyńskim. Panie wójcie, olbrzymia ilość jednostek straży pożarnej nad jeziorem. Coś się stało, coś poważnego, coś się dzieje, jakieś zagrożenie. O co chodzi? Nic się nie dzieje, nic złego się nie dzieje. Dzieją się same pozytywne rzeczy. Ćwiczenia, manewry ochotniczej straży pożarnej, straży zawodowej przygotowują się na sezon, aby ten sezon był bezpieczny. Nie tylko w Brennie, w gminie Wijewo, ale właściwie w całym powiecie, bo tutaj zjechały się jednostki z naszego regionu. No i takie prawdziwe manewry na poważne. Jesteśmy po godzinnych ponad wykładach o tym bezpieczeństwie na wodzie. To wszystko właśnie teraz będzie się działo. Z nami pan Jacek Nowak, dowódca tych wszystkich manewrów, które tutaj się dzisiaj dzieją na jeziorze. Proszę nam powiedzieć, na czym polegają te manewry, jaki jest ich cel, ile jednostek bierze udział? No jak państwo na pewno wiecie, straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również inne dziedziny ratownictwa drogowego, chemicznego, ekologicznego, ale również ratownictwo wodne, czyli to ratownictwo, które realizujemy bezpośrednio na akwenach wodnych. Również w tym zakresie jednostki Straży Pożarnej i tych ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej muszą ćwiczyć różnego rodzaju sposoby, procedury ratownicze na akwenach wodnych. Dzisiaj właśnie jesteśmy przed okresem takim tym gorącym, czyli okresem wakacji, gdzie będzie wzmożony ruch turystów. Staramy się przypomnieć strażakom różnego rodzaju metody, sposoby postępowania z poszkodowanym, z osobami, które wymagają udzielenia pomocy na wodzie. W dzisiejszych ćwiczeniach biorą udział jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z terenu powiatu oleśnieńskiego oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Jednostki OSP to jednostki OSP Osieczna, OSP Rydzyna, OSP Włoszakowice oraz OSP Brenno, które tutaj lokalnie jest właśnie jednostką, która przygotowana jest do tego typu działań, czyli ma łódź, jest wyposażona sprzętowo do prowadzenia działań tych ratowniczych na wodzie. Spotykamy się wspólnie, chociaż raz do roku, po to, żeby sobie przypomnieć te procedury, przećwiczyć różnego rodzaju techniki, ale również przypomnieć sobie, czy w ogóle pokazać strażakom współpracę z grupą wodonurkową. Dzisiaj odwiedziła nas, dołączyła do naszych ćwiczeń grupa wodonurkowa z Kościana. To jest najbliższa jednostka, która Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje tego typu działania. Czyli my realizujemy to, co się dzieje na wodzie, a ta jednostka specjalistyczna realizuje to, co dzieje się pod wodą. Jest to nieodzowna rzecz, która podczas różnego rodzaju działań ratowniczych czy poszukiwawczych ma miejsce, czyli współpraca właśnie różnego rodzaju służb po to, żeby te działania były jak najbardziej bezpieczne, jak najbardziej precyzyjne, jak najbardziej fachowe i zakończone oczywiście skutecznymi działaniami. Myślę, że dzisiaj trochę będzie hałasu na wodzie. Nie jest to związane z jakąś akcją, tylko i wyłącznie ćwiczenia, ale myślę, że będzie to z dobrym skutkiem i pożytkiem dla tych strażaków i dla tych jednostek, które takie działania na terenie powiatu leszczyńskiego realizują. Dziękujemy. Pan Jacek Nowak z Państwowej Straży Pożarnej był naszym gościem na jeziorze dzisiaj. Dziękuję.